Cześć Tuchania. I Kasia. Obie jesteśmy dziennikarkami. Jak się przypadkiem okazało, łączy nas też bycie macochami. To odkrycie z jednej strony nas zaskoczyło, a z drugiej zainspirowało do pogadania o tym nie tylko między sobą. Tak powstał pomysł na serię rozmów o jakże dwuznacznie brzmiącej nazwie Po macoszemu. Po macoszemu. Do tej pory w naszym podcaście po macoszemu gościłyśmy macochy. Oczywiście, mm. gościłyśmy dzieci, które były wychowywane przez macochy. Ojczymów również chcieliśmy zaprosić mamę, kogoś, kto jest po tej drugiej stronie, samotną mamę I, i chciałyśmy się Ciebie zapytać, jak to wygląda z tej drugiej strony. Olga Frycz, aktorka, influencerka, samotna mama Helenki i Zosi. Z ojcami obu dziewczynek utrzymuje dobre relacje. A co myśli o roli macochy? Dostawałyśmy trochę wiadomości, zaproście mamę, co nie jest takie proste w przypadku patchworków. No ale jesteś, więc może takie pytanie na otwarcie w ogóle całego mm. spotkania. Z jakimi emocjami kojarzy ci się macocha? Słowo macocha, zjawisko macochy. To ja w ogóle chciałam Wam powiedzieć, że bardzo Wam dziękuję w ogóle za ten podcast, bo naprawdę to jest bardzo, bardzo ważny temat. Zresztą słuchałam kilka waszych rozmów i tam wszyscy właśnie podkreślali, że to jest taki, taki temat jakiś taki, który się zawsze traktuje właśnie po macoszemu, nie? Tak. że jakoś tak się szerokim łukiem omija, bo to zazwyczaj nie są miłe tematy. No Już nawet to słowo macocha w ogóle, to, to jakoś mi się w ogóle. Jakoś tak mi się bardzo źle kojarzy. No tak, ja jestem mamą, bo może też nie wszyscy wiedzą: jestem mamą, mam dwie córeczki, Helenkę i Zosię. Z tatą Helenki mam opiekę naprzemienną tydzień na tydzień, i tata, czyli Grzesiu, ma wspaniałą partnerkę Karinę, która jest de macochą, facto, no, macochą dla, mojej, dla mojej Heleny. Tak. Więc jakby w tej kwestii no mam jakby styczność właśnie z, z macochą. A jakie było twoje pytanie? Właśnie tak czuja, bo tak czuję, Nie, bardzo dobrze. dobrze wiesz, wprowadziłaś, zbudowałaś tutaj tak. tło. Pytanie mhm. było o emocje. Czyli jakie emocje budzi w tobie słowo macocha? jest pierwsze skojarzenia. Okay. No to nie, wiesz. to fatalne. To, to mi się to kojarzy. Z, no to Jaś i Małgosia, bo tam była macocha, która y, chciała się pozbyć tych dzieci. Tak. To była ehm. macocha? A kto? Jakaś Jakiś nie na mama. pewno w Kopciuszku. Nie no, na, 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 ta, Wiedźma to była później już w tej chatce. Ale A historia faktycznie. była taka, że ten tata, Jasia i Małgosi e, miał jakąś tam kobietę. Ja myślę, że Olga jest bardziej na bieżąco z bajkami. Ale niż poczekaj, tak. bo może mi się to wie. Że może ja to może wymyślam. Te, te różne są wersje. Może. W sensie różne są wersje. A ja czym ty taku. swoim dzieciom opowiadasz ja mam tak. Ja w ogóle ich teraz nie opowiadam tych bajek, bo to dopiero człowiek się teraz orientuje, w ogóle co to, to jest w ogóle jakieś jakaś, daje, jakaś nie? Byle, taki Masakry mm -hmm. są te bajki. No więc to było Kopciuszek była Mac. No więc to mi się kojarzy najgorzej. A życiowo? Życiowo nigdy nie miałam do czynienia z. Yy, ja nigdy nie miałam macochy, natomiast byłam kiedyś w związku z mężczyzną, który miał dziecko, dla którego no, teoretycznie mogłabym być macochą, ale byłam bardzo, bardzo taka odsuwana, więc jakby też nie miałam z tym dzieckiem niestety żadnej relacji. I wydaje mi się, że to też bardzo źle, ale do, do tego dojdziemy później może w rozmowie. Że to jednak źle też wpływa na, na związek, no, na wszystko. Jak, jak jest tak mhm. człowiek odsuwany, to co nie jest dobrze. No dobra, ale to wróćmy do Kariny. Jak to. No bo też jest macochą, tak. i tutaj raczej są pozytywne emocje między wami. Dobra, ja zacznę może od tego też, że w ogóle zanim tutaj przyszłam do Was na rozmowę, no to ja zadzwoniłam do Kariny i zapytałam się, czy w ogóle mogę tutaj przyjść i opowiadać. No bo wiadomo, że ci, którzy mnie znają, obserwują na Instagramie, no to wiedzą, że będę mówiła o niej. Ona już nie jest osobą anonimową, ona oczywiście się, się zgodziła, więc bardzo Ci Karinka dziękujemy. Tu jest sytuacja taka, że ja od samego początku, i to jest też taka rada chyba moja, jeżeli w ogóle mogę sobie pozwolić na jakieś rady, żeby nie zakładać z góry, że ktoś chce zrobić naszemu dziecku krzywdę, że ktoś jest zły. Że I takie i jakby od tego trzeba zacząć, że, żeby nie nastawiać się, że ktoś chce źle dla naszego dziecka. Ja oczywiście poznałam Karinę, zresztą trudno, żeby jej nie poznała, bo Helenka cały czas o niej mówiła. Miała trzy latka, jak oni się poznali. Mhm. Y I Karina jakby cały czas uczestniczy w tym życiu. Y Helci oni razem mieszkają, więc, więc to jest taka no, osoba... Która jest no, takim, no może nie drugim rodzicem, ale jest bardzo, bardzo blisko i bardzo jest zaangażowana w, w, właśnie, no, w wychowanie też Helenki. I ja daję jej absolutnie wolną rękę. O, ja wiem, że one mają jakieś tam swoje sprawy, swoje dziewczynskie wieczory, y, swoje dziewczynskie wyjazdy, swoje dziewczynskie jakieś tam nawet tajemnice, ale to wszystko oczywiście jest takie zdrowe y, i one mają rewelacyjny kontakt. I ja się z tego powodu bardzo cieszę, bo ja zawsze powtarzam, że im więcej osób kocha moje dziecko. Ty lepiej po prostu. O Boże, życzymy no. sobie jak najwięcej takich mam z naprawdę wzruszone. Tak, no. tak wiesz, nie, no, to no. jest cudowne, dlatego no, mnie w ogóle poruszył post, który czytam na Insta Story właśnie tak? napisałaś po, po którymś weekendzie, e, gdzie dziewczyny były razem, i też Zosia do tak. nich dołączyła, tak. i mnie to jakoś tak wtedy wzruszyło, naprawdę, że ty w ogóle jej podziękowałaś za tą opiekę. wiesz co, Haniu, bo ja, mi się w ogóle wydaje, że to jest takie ciężkie do zrozumienia. I czasami ludzie się dopatrują w tym jakiegoś takiego drugiego dna zupełnie niepotrzebnie, bo, bo naprawdę ja akurat nie mam na co narzekać. Wręcz naprawdę jestem bardzo, ja nie lubię tego słowa, wdzięczna, ale bardzo mi się podoba to, jakie właśnie Karina ma nastawienie do, do Heleny. Ja zresztą widzę, jak Helena kocha Karinę. No to ja po prostu musiałabym być jakaś, jakaś po prostu, nie wiem, no jakaś niespełna rozumu, żeby jej, nie wiem, ograniczać te kontakty albo żeby źle ją nastawiać do Kariny. Absolutnie mi nigdy coś takiego do głowy nie przyszło. Zresztą to też dla osób, które mnie nie znają. Mam drugie dziecko Zosię, która, która nie jest córką Grzegorza. Mam jakby dwójkę dzieci z dwójką mężczyzn. I oni, zwłaszcza myślę, że, no, że też Karina, bardzo zabiegają właśnie o ten kontakt z Zosią, bo wiedzą, że po pierwsze to jest najważniejsza osoba dla Heleny, a po drugie oni gdzieś tam, myślę, że za niedługo, będą gdzieś tam też tworzyć taki patchwork. No ja wiem, że, że dziewczynki będą spędzały ze sobą bardzo dużo czasu, więc chcąc, nie chcąc i Karina, i Grzegorz ten czas będą spędzać no jakby z dwójką moich dzieci, więc naprawdę tutaj wszystko musi bardzo dobrze y, trybić. Słuchaj. Słuchajcie, ja bym chciała, bo tak, I ty, ty mówisz... Tak, to jest Tak gęste, że ja bym Dużo z każdego. Mówię. No, Bardzo wiem, dobrze, ale to jest no. super. Tak? Ja chcę po prostu tutaj ekstra, wiesz, tak. powiedzieć, bo ja już cała kipię, ja bym chciała do każdej połówki zdania zadawać kolejne pytania. <laughs> tak. Dlatego ja będę trochę tak wracała. Dobrze. bo na przykład chciałabym, bo myślę sobie, że jak słuchają nas zarówno macochy, jak i mamy, bo wiem, że i mamy nas słuchają, to wszystkie te osoby będą zainteresowane tym, jak w ogóle doszło do takiej akceptacji po obu stronach mm -hmm. i w ogóle do tego, że wy jesteście na siebie tego Tak, tak jak wy to zbudowaliście? Mm -hmm. Tak. Czy ty się okarniacie? Mnie dowiedziałaś od Helenki, czy od Grzegorza, jak wyglądało jakieś pierwsze spotkanie, mm -hmm. z jaką intencją szłaś z jakim nastawieniem? Opowiadaj. Dobrze. <laughs> w ogóle to mi się wydaje, że bardzo ważną kwestią jest, i o tym też nie można zapominać, to, w jakich, w jakich okolicznościach, okolicznościach się rozstajemy mm -hmm. się. I to jest bardzo ważne. I ja, ja akurat miałam to szczęście. Znaczy szczęście. No, po prostu mieliśmy o tyle łatwiejszą sytuację, że tutaj nie było żadnego zranienia, tutaj nie było zdrady, tutaj nie było żadnych awantur. My po prostu obydwoje stwierdziliśmy, że to nie ma sensu i że po prostu najlepiej będzie dla naszego dziecka przede wszystkim, że się po prostu rozstajemy i zrobiliśmy to w takim momencie, kiedy jeszcze się lubiliśmy yy, i wciąż mieliśmy do siebie szacunek i, i no, a przede wszystkim taką właśnie taką mądrość, że musimy to wszystko zrobić yy, tak, żeby nasze dziecko jakby najmniej odczuło. Tak, tak. ale zobacz, że to, 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 to. Zgadzam się z tym, ale wcale nie jest powiedziane, że jak potem się pojawia nowa kobieta w życiu mężczyzny, z którym byłaś związana, to to jest takie oczywiste, że skoro się tak super rozstaliście, to mhm. potem wszystko będzie. Myślę, że jest bardzo. No, e, często e, jak się pojawia ta druga kobieta, tak to wchodzą takie, wiesz, jednak e, zazdrości i negatywne emocje. E, no, no tak, e, zgadzam się, słyszałam o takich sytuacjach. Wydaje mi się, że to jest też e, kwestia tego, że nie wiem, czy to jest może jakiś. Jakby to powiedzieć, żeby to też tak nie wyszło. Znaczy, ja wiem, że dla mojego dziecka jakby zawsze i tak będę najważniejsza, bo jestem po prostu jedną, jedyną mamą. I nawet jeżeli ona ma super kontakt z Kariną, z czego się cieszę, to ja i tak, będę, to ja i tak jestem, jej mam jestem jej mamą. Więc myślę, że to jest też taka wiara, wiara w siebie, wiara w to, że, że po prostu matkę ma się tylko jedną. No, no to prawda. I... A pamiętasz ten pierwszy moment, jak dowiedziałaś się, że, no okej, okay, to jest ten moment, w którym wkracza. Tacocha. No nie, tak, to tak. w ogóle nie wolisz takiego, że ona wkracza. Teraz ona wkracza i teraz ona będzie. Nie celebrowałaś w myślach o, No ale wiesz, okay. jak nie. się mówi o macochach, ta baba. Ta baba, ja wiem. Wiesz, no. Ja wiem, bo ja też byłam kiedyś. Troszeczkę tą babą, no, po prostu. Więc trochę, trochę wiem, tylko że tak jak powiedziałam na początku, że ja nigdy nie miałam okazji jakby zbudować żadnej relacji z dzieckiem mojego, mojego chłopaka ówczesnego, więc byłam totalnie odsunięta właśnie na bok, no. Ale jeszcze wracając do tego, Grzegorz jest bardzo mądrym facetem. Bardzo mądrym. I on, ja wiem, że dla niego Helena jest najważniejsza yy, i on, yy, zanim pewnie też wprowadził Karinę do, do życia Heleny, no to wie, musiał być na 100% pewien, że to jest... Ta. Że to jest ta. Ja też, wiecie, tak trochę się czuję niekomfortowo, bo tak opowiadam trochę o ich życiu, ale pytałam się Kariny, no i ona mi pozwoliła, no więc nie wiem, ale też tak bym chciała, no z takim poszanowania, tak, tak. poszanowaniem, nie, żeby nie było że tutaj... Ale też chyba wydaje mi się, że opowiadam o takich rzeczach, które, które są gdzieś tam powszechnie znane. Nie, no, no nie wchodzimy chyba za bardzo z buciorami, ale powiedz, no. to było tak, że Grzegorz ci powiedział, że słuchaj, spotykam się z kimś, chciałbym przedstawić e, hmm, Helence, tak e, moją nową partnerkę, dziewczynę. Czy to się po prostu stało jakoś tak organicznie, że gdzieś tam się, wiesz, i... To się chyba jakoś tak stało organicznie, to nie było czegoś takiego, to poczekaj, to dzisiaj będzie ten dzień, okay. w którym cię tutaj jakby uświadomię. Nie, tutaj to było y, bardzo tak y, jakoś naturalnie to wyszło. A mhm. pamiętasz pierwsze spotkanie z Kariną? Pamiętam, pamiętam. Dla mnie to było dosyć niefortalne, ale pamiętam to jak gdzieś. Ja byłam wtedy w ciąży już z osią. Mhm. Miałam taki wielki brzuch. Ważyłam chyba z 80 kilo, byłam opuchnięta, blada. I kupiłam wtedy właśnie, używaną hulajnogę dla, dla Helenki, więc umówiłam się z nimi gdzieś tam w jakimś takim miejscu, no na mokotowie. No i przyjechali właśnie. I wysiada Karina, którą oczywiście znałam ze zdjęć, z Instagrama znałam, i gdzieś tam też, no już Helenka mi o niej opowiadała. I wyszła z samochodu, taka piękna, piękna no, <laughs> taka szczuplutka. Ja mówię, Jezu, a ja z tym brzuchem. No, ale wtedy właśnie wtedy powiedziałam, że jest jeszcze ładniejsza niż, niż na, na Instagramie. Naprawdę, jakoś od samego początku wiedziałam, że, że jakoś dużo łatwiej było mi wychodzić z, takiego, z, takiego, z takiej pozycji, że wszystko będzie dobrze. Że ona naprawdę nie chce nic, niczego złego zrobić mojemu dziecku. I ona odpowiadała. Nawet nie mówię tak, wiesz, dialogowo, ale w waszej relacji ona odpowiadała na ten sygnał od ciebie, na to nastawienie, że będzie dobrze czułaś, że ona też chce, żeby było dobrze? Tak, tak, tak. Bo Czyli to cię pewnie ja, ja myślę, że to też nie? my chyba jesteśmy na tyle y, mądre, że wiemy, że jak wszyscy, że każdy będzie miał dobrze, to wszystko jakby dla dobra ogółu... Y, no i dziecka. I, I dziecka, no przede wszystkim. Że, że wtedy jak jeżeli każdy z osobna będzie żył dobrze, to wtedy właśnie Wszyscy razem będziemy dobrze funkcjonować, no, w tym jakby takim no całym patchworku i w tym całym pogmatwaniu jednak, jakie, jakie to jest, nie? No dobra, a znając perspektywę macoch, wiem też, że jest jakiś taki lęk właśnie przed tą drugą stroną, przed mamą mm. i trochę taka próba właśnie, no wiadomo, są bardzo różne historie, ale jakoś tak uśredniając, a, też buduje się jakiś rodzaj zaufania po obu stronach, czy ty... Pamiętasz jakiś taki proces, który wy musiałyście przejść, żeby faktycznie. Bo to pierwsze wrażenie mogło być pozytywne, ale potem mogło się jeszcze też wszystko wydarzyć, bo jednak mm -hmm. wchodzi, wchodzi wiesz, jakaś relacja też z tym dzieckiem. Ja jakby od samego początku też wiem, że, że Grzech jest. Jest po prostu świetnym, świetnym tatą, i ja wiem, że on przede wszystkim nie, nie pozwoli zrobić żadnej krzywdy. Okay, czyli na nim opierasz. Jakby na biarę. nim opieram. Ja <laughs> wiem, że jeżeli on sobie ma taką partnerkę, no to ja wiem, że to jest najlepsza z możliwych partnerek po prostu. I wiem, że on już te, że też ją dobiera, jakby na trochę trochę pod córkę, pod dziecko, no, że on wie po prostu, że to jest mądra kobieta, która, która będzie fajną. Nie wiem jak... Nie Semimamą. Wie, na Semimamą, no nie wiem, no, nie wiem jak, <grym> to, ostatnio, jak to nazwać. tak, no. jak na Niedzielskę nam podpowiedziała taką, e, taką nazwę, że ona mówi, no c, ja to mam nazwę Semimama. Okej. Okay. Ostatnio Helenka mi powiedziała, no coś tam, coś tam, przyrodnia mama. Myślę, przyrodnia Aha. mama? Dobra, troszeczkę musiałam się stawać, bo to jednak wie, Mama, tam, takie mama się pojawiła, a do tej pory mówiłaś <grym> mama, mama jest tylko jedna. Tak? Tak. Ale później sobie pomyślałam, dobra, no to jakby, jakby ustaliły to razem z Kariną. Mhm. Też ja myślę, że to też dla tej drugiej strony czasami może być takie krępujące, bo też pewnie nie jest. chcę za bardzo. Y tak. No słuchaj, właśnie rozmawiałyśmy też tutaj o tym, że z kolei właśnie z tej perspektywy macoch, my hmm. mamy coś takiego, i ja też miałam coś takiego i dalej mam. E, chociaż chłopcy Marcina są już e, duzi. Że ja nie wiem, gdzie jest ta granica, nie. wiesz, gdzie ja nie wiem, co mogę, czego nie mogę, mhm. co mi wypada, czego nie wypada, i gdzieś to cały czas, mimo siedmiu lat wiesz, bycia razem i obcowania ze sobą i mhm. życia razem, to ja wciąż nie wiem. Ja myślę, że Wy macie naprawdę, naprawdę, na, myślę, że macie trudniej niż, niż, niż mamy. Naprawdę, mi się tak wydaje, że wy macie dużo trudniej, bo właśnie to na czym, o czym rozmawiałyśmy przed wejściem tutaj na antenę, bo Helenka siedzi w pokoju obok i dziewczyny od razu do niej, a tu, a może to, a może tu, a może byś chciała. Ja myślę, dziewczyny, spokojnie, spokojnie, ona ma dostanie telefon, będzie oglądała bajkę. Boże ja nie wiem, czy aby się po, po prostu, bo... aby a po prostu chcecie, się żeby było jak najlepiej, prawda? Żeby wam nikt nie zarzucił, że, że, że chcecie zrobić dziecku niedobrze. Tak, tak. no tak. ja myślę, że wy macie troszkę gorzej. No. Chociaż wiesz, no, tak jak mamy, popełniamy błędy, nie? No bo Oczywiście. jeżeli mieszkasz. Ja na przykład mieszkam ze starszym synem Marcina cały czas. Mhm. On do mamy jakby swojej chodzi, odwiedzają. Więc to jest w ogóle, wiesz, jedenastolatek nagle mieszka, zaczyna mieszkać z dziewczyną, która nigdy nie miała swoich dzieci. Mhm. I dostajesz w pakiecie nastolatka, no to to nie jest łatwe, więc ja też wiem, że po prostu To nie jest mocne dla błędów. was, dla was, dziewczyny, no to jak, jak my, jak, jak, jak ja mam swoje dzieci, i ja wiem, że ja popełniam błędy i że nie jestem idealna, ale niemiec tak naprawdę nic z tego nie rozlicza, nie? Bo, bo jakby. ja mamam, się że insta no, chyba, że im Chyba, że im ale nie, to już też nie. A wy naprawdę, no dużo, macie dużo ciężej. Ale wiecie, jeszcze chciałam do takiej sytuacji wrócić, bo ym, ja też jestem z rodziny, no, moi rodzice się rozstali, mój tata miał jakby nową żonę, i też byłam wychowywana w takiej totalnej nienawiści do tej kobiety. I to też jest jakby taki wątek, którego ja nie chciałam powtarzać jako, jako dorosła osoba, bo wiem, że nie można na dziecko ym, przelewać takich swoich frustracji, bo to, co się dzieje między rodzicami, to jest jedno. No nie można na dziecko przelewać swoich złości. Mhm. Po prostu. Bo dziecko jest niczemu niewinne. No dziecko kocha mamę i tatę, tak, 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 tak. naprawdę, nie? No. I, I to tak powinno zostać. Oczywiście, a I jeszcze... powinno się to pielęgnować, a, no, rodzice, a rodzice to niech sobie tam drąkoty, jeżeli potrzebują między no. sobą, tak naprawdę. Nie? No ale w sumie po co mają te te koty drzeć. No, to dziecko też zawsze to zrobi. Idealnie wyczuje. by było, gdyby nie darli, nie? No, Wiesz, ale... u nas też czasami jest tak, ja Wam powiem taką jedną sytuację. Ja Wam powiem. Jedna sytuacja jest taka, to chyba było dwa lata temu, w wakacje, że ja wracałam gdzieś z Helenką pociągiem i właśnie, bo mamy jakby taki cały rytm tydzień na tydzień tata odbiera Helenkę z przedszkola, albo ja odbieram Helenkę z przedszkola, to też jakby takie ustaliśmy, że to jest takie neutralne miejsce. To oczywiście wszystko było z, y, konsultowane z panią psycholog, żeby to wszystko było dla Heleny jak najlepiej. Y, I coś tam, coś tam i nagle tutaj usłyszałam od Grzesia, że one jutro, że Helenka jedzie, że tam przywoza Helenkę wcześniej, bo jadą z Kariną na nadmorze, tam na pięć dni. Ja mówię, ale czekaj, poczekaj. Na jakie może, Na jakie pięć dni? No, jadą nadmorze. A ja ale same? No tak. I to był taki moment, pierwszy, że ja mówię, ale dlaczego nikt ze mną tego jakby, nie wiem, że, no, ja nie mówię, żeby ktoś się mnie zapytał o zdanie, w się czy, czy ja się zgadzam, czy się nie zgadzam, ale bo ja nie mam wiedzieć. nic do gadania, tak. bo to jest tydzień Grzegorza, to jest tydzień Grzegorza i on może sobie robić wtedy, co sobie, co, co, co chce. Natomiast, że nikt się jakby mnie gdzie jakby, będzie twoje dziecko i z no tak, że słuchaj, mhm. jest taki plan, żeby, żeby dziewczyny pojechały razem nad morze i w ogóle, no i jakby ci informujemy, bo jakby nie potrzebujemy twojej zgody, ale żebyś wiedziała. I tu czegoś takiego nie miałam. I ja nie miałam pretensji do Kariny, broń Boże. Bo ja wiedziałam, że ona to chciała, to, to wszystko jakby do, ona tak. chciała dobrze, tylko... Miałam do Grzegorza pretensję. Uh -huh. No ale no. właśnie, to jest kwestia do przegadania, ustalenia. A później i... sobie pomyślałam, że właściwie w ogóle, co to za pretensje? Że faktycznie oni nie muszą mnie informować o tym, co. co. Bardziej, mi, bardziej mi chodziło o to, że to był taki pierwszy raz, kiedy Helenka spała poza domem, bez rodziców. Nie? A ja myślę, Olga, że to jest zrozumiałe, to, co ty tak. poczułaś. I wydaje mi się, że to też się zdarza koniec najlepszym. Tym. A, <laughs> A ja, ja, ja się, nawet się nawet zastanawiam najlepszym. też, jakie się uczucie wtedy w tobie pojawiło. Czy to też nie była taka zazdrość? Nie, jednak, bo... nie, 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 to nie, nie? było. Absolutnie to nie była zazdrość? No ty jesteś jakby z, z jakąś taką energią połączoną, niewidzialną pępowiną ze swoim dzieckiem i ty chyba po prostu zawsze będziesz miała potrzebę wiedzieć, gdzie ono jest. I no. Tak, ale to bardziej chodziło o to dziewczyny, że hmm. ja wiedziałam, że to będzie pierwszy raz, kiedy ona po prostu będzie spała poza... To nie będzie nocowanka u swojej przyjaciółki Leonki, okay. tylko to będzie pięć dni... Poza, poza domem, bez mamy i bez taty. No a później mhm. sobie pomyślałam, ale poczekaj Olga, no, ona jest z Kariną, z którą mieszka i jakby wszystko będzie dobrze. Zresztą później rozmawiałam z Kariną i, i jakby, to, nie, to nie, jakby nie wyniknęła z tego żadna awantura pomiędzy nami, pomiędzy mną a, a Kari. No tylko takie miałam właśnie bardziej mhm. pretensje okay. do, czyli to nie, do... nie była potrzeba kontroli, tylko nie, po nie. prostu... Yy... Troska o, 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 jakby, o dobro dziecka. Mhm. No. A, okay. no, tak a powiedz, mówię, no. co w takich relacjach zyskuje dziecko? I co zyskuje mama, jeżeli te relacje z tą sami mamą, macoszką, mm -hmm. macochą, zwał jak zwał, są dobre? No, dziecko na pewno to jest to, co powiedziałam na samym początku, że im więcej osób kocha, kocha dziecko, moje dziecko, tym dziecko jest bardziej szczę... No, tym dziecko jest szczęśliwsze. No, to już jakby opomijając, jakby rozpieszczanie, no bo wiadomo, to też wchodzi w grę. Ale to są takie emocje, to są dobre, to, są, to jest takie dobre życie po prostu w domu. To jest dobre życie, że dziecko wie, że jest kochane. No, no to, to chyba dla dziecka jest najważniejsze. Co ty z tego wyciągasz dobrego dla siebie? Spokój. Ja myślę, że spokój to jest taka y, wartość nieoceniona, że ja po prostu jestem spokojna, że mojemu dziecku się nie dzieje żadna krzywda. Że tam jest wszystko dobrze. To też jest tak, jak ja czasami tłumaczę moim koleżankom, które mają jakiś taki lęk przed na przykład, przed na przykład oddaniem dziecka do żłobka. Ja mówię, poczekajcie, ale nie możecie z góry zakładać, że ktoś chce waszemu dziecku zrobić krzywdę. Hmm. Dajcie, dajcie szansę. Wiadomo, że zdarzają się, no tyle się teraz słyszy, nie? że zdarzają się jakieś historie takie przykre, ale nie zakładajmy z góry, że od tego się zacznie. Mhm. Czyli ty w relacji z Kariną miałaś jakieś e, rozmowy takie duże, które były dla ciebie ważne, żeby jakoś ustawiły całą sytuację? W ogóle sytuację? nie miałyśmy takich rozmów. Ale nie miałaś, bo nie chciałaś jej sprawić przykrości. Nie, w, nie w ogóle chciałeś... jakoś to było zupełnie nam niepotrzebne mam. mam Grzegorzowi po prostu. Ufałam Grzegorzowi. Zresztą też z Kariną ja miałam normalnie kontakt, bo to uh -huh. są połączenia na FaceTime, gdzie oni są zazwyczaj razem, gdzie Helenka z nimi rozmawia, więc tam gdzieś zawsze w kadrze, ten zawsze się. Akurat to był taki czas, kiedy ja byłam w ciąży, więc zawsze jakby z taką wielką troską podchodzili też do tego, jak się czuję, czy może coś mają mi pomóc. No były takie historie, że na przykład, no pomimo tego, że był mój tydzień, uh -huh. no to ja potrzebowałam jakiejś takiej pomocy. No, nie wiem, potrzebowałam mieć takich dwa dni, żeby jednak sobie poleżeć po prostu uh -huh. i trochę odpocząć. To też, no jakby oni też brali ją do siebie wtedy, więc to też była jaka, no, taka pomoc dla mnie po prostu ogromna. Ale myśmy nie miały czegoś takiego nigdy, żeby tak sobie, to chodź, teraz się i teraz będziemy gadać. Uh -huh. nie? nie miałyśmy takiej. Ja rozumiem, możliwe, że to jest komuś bardzo potrzebne i to, to, to nie jest tak, że ja to neguję. Natomiast u nas nie było, u nas to wszystko jakoś tak super szło naturalnie, uh -huh. no. Nie, ja chyba nie spotkałam takiej sytuacji, żeby jakoś tak. aż tak się to odbywało, ja ale tak pomyślałam, to... że może u was było. nie, 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 nie ja, było coś takiego. Ja nie się było. zastanawiam tak czysto teoretycznie, że gdybyś, no bo masz inne doświadczenia ze swojego dzieciństwa, gdybyś ty jednak dawała złą energię i przekazywała złą energię dotyczącą Kariny, mhm. to czy y, Helenki relacja z nią też byłaby inna? Ja myślę, że też relacja... I jej nastawienie na, na, do Helenki. Do ich, na, ich relacja byłaby inna, ale też y, moja relacja z Heleną byłaby inna, bo tu już by się zaczyna, zaczynały moim zdaniem jakieś tajemnice. Mhm. Tutaj by się zaczynały takie sytuacje, że Helena nie chcąc sprawiać przykrości Karinie, nie mówiłaby tak. o pewnych rzeczach. Chroniłaby dorosłych nawzajem tak, przed tak sobą. Czułaby się jakaś taka... No wiecie, w jakimś takim... że ona, nie, Bo wiecie, jakie dziecko nie chce nikomu z, sprawić przykrości. Tak. Nie? Ono też Ochrona. Chce, tak. chce, żeby było mhm. wszystko dobrze. Więc tu by się zaczęły jakieś takie dziwne sytuacje, no, które są nikomu potrzebne. A wiecie, potrzebne. Co ja jeszcze myślę? Jeszcze też wrócę do tego wątku twojego z przeszłości. Yy, powiedziałaś, że ty w dzieciństwie miałaś też... Yy, takie doświadczenie partnerki twojego taty, mm -hmm. a, takie no, nie takie pozytywne jak twoje. Wy nie miałyście nie, relacji żadnej, Nie, miał żadnej relacji. Okay. To bardziej chodziło o to, że, że, że nasza mama trochę nas tak po prostu okay. nastawiła źle na, na tą drugą osobę, ale myśmy no, w rezultacie nie miałyśmy żadnej, żadnej, żadnej relacji. Ale to też jest ciekawe, że bardzo odbiłaś od tego wzorca, który mogłaś mm -hmm. gdzieś wiesz, powtórzyć, nie? Z no, automatu, chciałam jednak... zupełnie inaczej no czyli gdzieś miałaś intencjonalnie, a nie miałaś w sobie takiej automatycznej, organicznej pokusy, żeby właśnie zanegować tę postać? nie, absolutnie nie, ale to też myślę wydaje mi się, że też dlatego, że ja przez długie lata byłam z mężczyzną, właśnie którego bardzo kochałam, a który miał dziecko, mhm. i ja właśnie w oczach tej drugiej strony, tylko tam też była zupełnie inna sytuacja, mhm. bo to się jakby wszystko od czegoś innego zaczęło, więc w w, jakby w oczach tej kobiety drugiej, no ja byłam no, no najgorsza i i tam na na przykład nie miałam szansy w ogóle stworzyć relacji właśnie z dzieckiem i wiedziałam, że też przez to nasz związek jest taki po prostu właśnie. No bo tu z tej sytuacji wyniosłaś się. I nie? tak, i, i ja właśnie też tego bardzo chciałam uniknąć, no? Tak, bardzo chciałam tego uniknąć. I to i też jeszcze, bo to też jest ważne, że jakby my mamy z, z Grzesiem bardzo dobre relacje, ale to też jest tak, że to wszystko takie bardzo... Ja nie chcę, broń Boże, żeby też Kari się czuła jakaś taka, no nie wiem, niekomfortowo na przykład. Że tam jest też takie, że też często z nią konsultuję pewne rzeczy, żeby ona wiedziała, że jej zdanie też jest dla mnie naprawdę bardzo ważne. Wow, co no. konsultujesz na przykład? No, to no teraz ciekawe. się będziemy... Ja się teraz będę przeprowadzać w ogóle do Rembertowa to też właśnie jest takich... Czyli niedaleko tam, gdzie... Niedaleko, ale zachowując jakby zdrową taką odległość. Mhm. Gdzie mieszka Grzegorz z Kariną. Z Kariną, tak, tak. 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 Chcę, chcę mieszkać bliżej, znaczy nawet nie, ja po prostu chcę, żeby Helena miała blisko tatę i mamę i też, żeby dziewczynki miały do siebie blisko, w sensie Zosia z Helcią. I no, też logistyka, bo później logistyka. szkoła, przedszkole i to, tak dalej. Ta, ta to... szkoła przede wszystkim. Ta. To jest A skąd taki... ta decyzja wypłynęła? To było od ciebie, to była wspólna decyzja wasza? E, nie, to była moja decyzja. To była moja decyzja, bo ja sobie mogę na coś takiego pozwolić. Tam jest, tam jest dom, który, który był remontowany, w sensie Grzegorz bardzo dużo pracy włożył właśnie w dom, więc ja wiem, że on tam już pewnie. Osiądzie. Osiądzie. Mm. Natomiast y, mieszkanie, w którym ja teraz mieszkałam do tej pory na Ursynowie, znaczy w którym jeszcze mieszkam, y, oprócz tego, że jest piękne i w, jakby w ładnym miejscu, to mnie tam nic tak naprawdę nie trzyma. I jednak y, widzę to teraz, bo tak, Grzesiu mieszka w Rembertowie, to też nie jest żadna tajemnica. Ja mieszkam na Ursynowie. Helenka chodzi do przedszkola na powiślu, czyli to jest mi, no, w połowie, bo to też jest y, niedaleko Akademii Gorilla, czyli tego miejsca jakby klubu Grzegorza. Więc dziecko tam chodzi do, do, do przedszkola. No i teraz tak, po przedszkolu, zazwyczaj wszyscy. Kiedy dzieci chodzą na plac zabaw, który jest obok przedszkola, no, a nasza Henka, no to albo na Ursynów, mm. albo do Rembertowa. I też nam właśnie bardzo zależy, żeby ona już chodząc do szkoły, żyła w takim społeczeństwie, nie? Żeby Budowała miała te... swoje tak, jakieś relacje. Tak, tak. No, super. Takie właśnie, no to jest myślę też bardzo ważne. Podwórko koleżanki. To ja pytałam o to, co konsultowałaś z Kariną. No <grym> A to, co ja konsultowałam z Kariną? No popatrzcie, poczekaj. No oczywiście jakby zaczynając od takich rzeczy, jak mają gdzieś jakieś wyjazdy, no to żeby dać jej tam, nie wiem, dwie czapki z daszkiem, jakieś kostiumy kąpielowe, kroksy i tak dalej. Coś o remoncie, no. Się, jezu, no? poczekajcie, bo już zapomniałam. Może zapomniał. nowe miejsce, dom... No tak właśnie też nie chciała, żeby, żeby to było jakoś tak za blisko, żeby też się nie czuła, że ja nie wiem, że ja tam chcę jakąś kontrolę wprowadzać mm -hmm. absolutnie. Ale myślę, że to też jest tak, że, że ona chyba też wie, że ja, że ja chcę jak najlepiej. Nie wiem powiem ci, co ja tam konsultowałam tak naprawdę. Właściwie tak powiedziałam, że coś konsultowałam, bo mi się to takie wydaje. <grystwotrza> ale może odległość. <grystwotrza> odległość to też, ale, ale myślę, że to yy, właśnie, że u nas jakoś tak to wszystko idzie jakoś tak płynnie, sprawnie i, i dobrze, że właściwie chyba nawet jeżeli coś konsultujemy, to to jest jakieś takie wplecione w takie normalne, zwykłe, codzienne rozmowy. Bardzo mi się podoba ten wątek Rembertowa i tej decyzji. Ja sobie, sobie wyobraziłam, magiczny, jak dziewczyny odwracały się plecami do siebie i odmierzają kroki. <laughs> a propos odległości, że ty z Kariną. Ale... A, a nie, prosi... mam, Hej! Karin, zrobisz mi kawkę. kawkę, kawkę. No, ziół, no, ale też, bo to jest takie nietypowe, no na Maxa, nietypowe. Jednak, A z drugiej strony bardzo takie Twoje, bardzo się to, no to, to jest spójne z tym wszystkim, co opowiadasz. Ale też się tak zastanawiałam, no bo jednak takie niepolskie trochę mi się to wydaje. Mm. I po pierwsze, czy byli jacyś, były jakieś osoby wokół, które ci odradzały? Czy ty się zastanawiałaś na przyszłość, jak na przykład się z kim zwiążesz, czy ta właśnie bliskość nie tak, będzie? Albo jakaś. Czy, czy ktoś cię nastawiał które... źle też do Kariny? No bo na przykład nie, 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 nigdy, nie, nie. nie, nie. Ale Absolutnie. właśnie w kontekście tego Rembertowa, na ile ta decyzja była właśnie taka Twoja z mhm. serducha, a na ile gdzieś tam pojawiały się te takie obawy, które wynikają z tego, że po prostu patchwork nie jest prostą sprawą? Nie, no, jakby decyzja, że ja się przeniosę do Rembertowa, no to, to jest jakby czysto logistyczne. Mhm uproszczenie naszego mm -hmm. życia. I ja myślę, że Grzegorz, znaczy wiem o tym, że Grzegorz też jakby no z, tego, z tego powodu jest bardzo zadowolony, no bo jemu też będzie łatwiej. Nawet właśnie, jeżeli patrząc o takie, na takie sytuacje, jak na przykład zajęcia pozalekcyjne, no, no to jakby teraz to jest, to jest bardzo trudne, no bo, tak. no bo jak mówię, Ursynów, Rembertów, Powiśle, to wszystko jest po, myślę, po prostu to tak po, pogrom... ja mam wrażenie, że długo tego pytania nie rozumiesz, bo wy macie tam tak czysto no, emocjonalnie. Ja tak. no, <laughs> no nie, no. nie wiem, o co chodzi. Ja nie wiem, o co chodzi. Wiesz co, myślę, że no bo ja trochę się czuję taką orędowniczką Wszystkich no. osób, które mają Galimatias emocjonalny w swoich patchworkach. Wiesz, to, u ciebie, to co jest u ciebie, to jest rzadkość. No. I jednak. Nie no, jako jest... inspirację cię zaprosiłyśmy, bo okay, no, wiesz, to tak, na tak, naprawdę. Absolutnie. To by jednak... było idealne, gdyby tak ten świat wyglądał. Tak, nie? tak dla dzieci tak, ale to jest, wszystkim. To, tylko, że to jest. Bo ta właśnie... bliskość zawsze jest gdzieś tam. Myślę, że no to nie będzie jakoś tak super blisko. Ja to ty ale... Ja myślę, że nawet, nawet gdyby to było jakoś tak Że tutaj. No powiedzmy, no myślimy przez pryzmat Warszawy, a czasami ludzie mieszkają przecież ja w małych wsiach czy miejscowościach ja no i to ja się wiem. odbywa właśnie w takim rembertowie, nie? No ja wiem, ja wiem. Dlatego ja też zawsze powtarzam, że naprawdę jestem w też takiej uprzywilejowanej sytuacji, a przede wszystkim, no też, jakby sytuacja wyjściowa była też zupełnie inna mhm. niż pewnie w wielu przypadkach, no jasne, gdzie, jasne, gdzie jasne. to może być inaczej, no? No, teraz jesteś sama, nie masz żadnego partnera. E, oni może będą chcieli rozbudowywać swój patchwork, A, prawda? Tak. I wiesz, czy, czy jeżeli zacznie was być gdzieś tam więcej i wchodzić w, zaczną wchodzić jakieś nowe też osoby, mm -hmm. to czy to y, będziesz bardzo zwracał uwagę na to, żeby nie zaburzyło tego, czy jednak, wiesz, no, zawsze jest jakaś tam szansa, że ktoś. Coś złego wniesie do, do waszej relacji. Wiecie, co, ale to też jest tak, że to nie jest tak, że my spędzamy jakoś strasznie dużo czasu mhm. razem wspólnie. To nie jest tak, że my razem sobie chodzimy na obiad Ale i nie spędzamy mówię taką bezpośrednim, święta. że wiesz, to może mieć wpływ na Helenkę, to może mieć wpływ na Zosię, to może mieć wpływ, nie wiem, że się pojawi u nich dziecko. Ale i... to widzisz, Haniu, to jest znowu to, o czym mówiłam. Po co się nastawiać, nie? A, okej. Okay. Zobacz, jak będą jakieś problemy, to będziemy je na, na bieżąco rozwiązywać. Po co się w ogóle to przejmować? To jest niesamowite. Rozwiązujecie po problemy, w, w sensie i, i to jest tak, że siądziesz i gadasz z Grzegorzem, jest to między Wami takie. Tak, tak, tak. Mm. No. No czyli znowu, przepraszam, Gadanie. ale muszę wrócić, tak, komunikacja, u tak. nas to jest takie, wiesz, taki podtytuł tego podcastu mhm. powinien być, bo bardzo wychodzi, że no, relacje się bardzo opierają na komunikacji, dopóki no to, no. gdzieś tam potrafimy schować te wszystkie syfy, które wypływają emocjonalnie, mhm. ale jednak chodzi nam o to, żeby było dobrze, no to trzeba się jeśli gadać, nie zawsze jest łatwo, ale... To zawsze przynosi jakiś efekt. I chyba właściwie każdy z naszych gości e, powiedział coś o komunikacji. Więc tutaj u ciebie hmm. też to gdzieś wypływa. No trzeba rozmawiać, trzeba no. się jakoś Dla dogadać. mnie to jest bardzo ciekawe właśnie jak ty to wszystko, to co doświadczyłaś w swoim życiu, wiesz, że jednak hmm. nie, nie prze, przeniosłaś tego na, na swoją rodzinę. No to było dla mnie super ważne, żeby właśnie zrobić tak 180 stopni inaczej. No. Ale jak, jak ci się to udało? No bo wiesz, różne ludzie mają metody terapię. No, przeróżne, nie chcę tutaj podpowiadać, ale jak to by się to udało? No przede wszystkim chciałam, chciałam oszczędzić Helence tych złych emocji, które, których ja byłam, które ja miałam i nawet, może bym powiedziała, nawet wciąż mam w stosunku do, do żony mojego taty. Chciałam właśnie, bo wiem, że to jest po prostu zupełnie nikomu niepotrzebne, naprawdę. Mhm. A po drugie, ja y, mam, nie wiem, być może to wynika z tego, że ja naprawdę mam takie poczucie, że jestem super mamą. I rzeczywiście przynajmniej staram się być jak najlepszą mamą. Wiadomo, że popełniam błędy, ale wiem, że Helenka bardzo mnie kocha i po prostu tutaj ja nie mam jakiejś takiej rywalki. Często myślę, że to też o to chodzi w, y, może, mm -hmm. że kobiety się czują jakieś takie niedowartościowane. Y, oczywiście to, że jestem supermamą, mam też powtarzane z tej drugiej strony, więc to jest też takie jeszcze nie, dość, że ja o tym wiem, to tutaj często mi też właśnie. Y, Grzesiu może rzadziej, ale właśnie Karina mi to bardzo często mówi i to jest też ale takie super miłe. Kiedyś w obronę, jak e, była jakaś tam sytuacja z zostawieniem dziecka w aucie, to pamiętam, że pięknie napisał. No. Na... <ślażąc> Przepraszam, że to no. wyciągam do Jaki, jak, jakaś tabloidowa sytuacja, tak. ale bardzo mi zaimponowało, że nie wszedł w ogóle w ten poziom jakiegoś oj faktycznie, albo nie zostawił cienia wątpliwości, że jest po twojej stronie. No to jest super akurat, hmm. no. Tak, trzymamy. Myślę, że to właśnie taka, takie trzymanie sztamy to też jest bardzo, bardzo ważne, i też w takich rodzicielskich sytuacjach, kiedy ja na przykład do niego piszę: Słuchaj, proszę cię, pogadaj z Helenką, bo po prostu no, ona się do mnie w ten sposób odzywa. A on mówi: Ale słuchaj, to są wasze sprawy. Ja, <grym> ja mówię: Nie, 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 Grzegorz, ja cię teraz proszę o wsparcie rodzicielskie. Aha, okej. Okay. No i tu jest telefon i oczywiście bardzo delikatnie, ale jednak wytłumaczył Helence, że nie można y, się w ten sposób domamy. Bo wiecie, to też jest coś takiego, że y, ja jestem sama z nimi. Y, no, mówimy teraz o Helence na przykład. I ja y, jakby nie ma kto stawać w mojej obronie w domu. Ja na przykład mam taki przykład mojej przyjaciółki Mai, która ma wspaniałego męża Tomka, i na przykład jak tam są jakieś awantury, że na przykład, nie wiem, Leonka jakoś tak się nieładnie odniesie do mamy, no to tu jest Tom, Tomek tutaj wchodzi i mówi: Poczekaj, poczekaj, to tak się do mamy nie zwracamy. A ja nie mam kogoś takiego, nie mam takiego rycerza, rycerza który, który no. po prostu stanie w mojej obronie. I w takich sytuacjach właśnie czasami proszę Grzegorza o takie wsparcie, no bo jednak, no żeby ona wiedziała, że, że w ten sposób nie można się zachowywać, no. A wiem o czym chciałam powiedzieć, że jakby kolejna jeszcze kwestia tego, że ja chciałam, że mam takie dobre podejście i takie zupełnie może niepopularne, to jest to, co ja widzę w internetach, nie? To jak często właśnie są prane brudy, mhm. to jak wydaje mi się, niestety, wydaje mi się, czy znaczy może mi się to nie wydaje, ale tak myślę, że kobiety są częściej takim, no napędzają takie złe emocje i często wydaje mi się, że nie że nie potrafią rozróżnić tego, że okej, okay, facet mógłby, mógł być niefajnym partnerem, może im się to po prostu nie poukładało, może narobił jakiś głupot, kurs, Nie pasowali, nie pasowali, do, pasowali siebie. do siebie. Albo po prostu, no nie wiem, narobił głupot i skrzywdził kobietę. Ale to nie oznacza, że on będzie złym tatą. I to trzeba, myślę, bardzo rozgraniczyć, bo im nie, nie wyszło, ale nie możemy, my kobiety nie możemy odbierać tej możliwości wychowywania e, dziecka ojcom. To jest moim zdaniem to jest najgorsze, bo takie myślenie, że dziecko tylko przy nas będzie miało super, przy nas, przy nas, przy nas, czyli przy matkach będzie miało dobrze i tylko my potrafimy uszczęśliwić nasze dziecko, no to to jest po pierwsze egoistyczne myślenie, a po drugie jakieś totalnie głupie. A ja nie chodziłam na żadną terapię. No właśnie, no ja, ja to wszystko sama. No ja, ja właśnie naprawdę, dlatego o tą terapię zapytałam, no. nie chciałam o więcej dopytywać, bo, e, bo właśnie wiem, bo, bo nie. słuchałam nie. rozmów wcześniej tak ja innych. Tak, nie, tak. ale wiecie, że mam coś takiego czasami, że myślę sobie, że duża jest w tym moja zasługa, naprawdę. No totalnie. Super, że sobie to no. oddajesz, ale w ogóle tak. my kiedyś z Hanią o tym rozmawiałyśmy, dlaczego kobiety są względem siebie takie krytyczne i właśnie doszłyśmy do takiego wniosku, że też ta presja, która jest na przykład na matkach, mhm. gdzieś społecznie położona, to to jest takie błędne koło, że jak kobieta ma się czuć spełniona, jak jednocześnie czuje tą ogromną presję na tylu polach. Więc tym bardziej, przepraszam tak. Olga, ale muszę to powiedzieć, no tak. imponujesz mi, bo z jednej no strony nam. przyznajesz, że dźwigasz dużo, dużą rzecz, ale też oddajesz dużo Grzegorzowi, oddajesz Karinie, no. Kurczę, super, no to Wiesz, być ciebie terapię, tak. Chociaż terapia jest super. No. Tak, no. Nie krytykujmy terapii, bo czasami Jasne. ktoś potrzebuje, ale, wiadomo, ale, 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 tak. ale, ale to jest właśnie niesamowite, że jako samotna mama, mhm. bo też wiem, że nie 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 nie, nie masz samodzielna. samodzielna. Tak. <laughs> że jako tak, jako <laughs> samotna mama, totalnie potrafisz, wiesz, no dźwignąć to i, i tych złych emocji nie przelewać na dzieci, tak. Na dzieci nie? No, na Relacja tam partnera. Karina, Grzegorz. No, tak, Przecież to no. by było o, super można by było załatwić sprawę w ten sposób. No, nie, nie, to Każdy mógłby być wąskiem trwać te złe emocje. Wiesz co, no, ja się czasami potrafię tam wkurzyć. Odpalić? To nie jest tak, że ja, się, że ja jestem taka spokojna. No, potrafię się wkurzyć, aczkolwiek założyłam sobie, że, że nie będę się darła na swoje dzieci i faktycznie nie krzyczę na nie, ale no, ja sobie czasami no, tak popłaczę. Ale to też nie przy nich, to nie jest tak, że ja teraz matka taka umęczona będzie płaka. Nie. Po pierwsze staram się nie narzekać, a po drugie naprawdę wydaje mi się, że nie mam, że, że, że inni mają ciężej, że inni mają trudniej. No ale poczekaj, 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 poczekaj. No, 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 no. bo jednak jak masz jakiś duży smutek albo du, dużą złość, no to nie wydajesz mi się osobą, która by to w sobie skumulowała i uff, jakoś tam rozłożyła, tylko jednak gdzieś to jakoś z siebie wyrzucasz. I teraz ale pytanie, nie mam jakichś takich super złości w sobie. Nie. Nie dojeżdża cię życie. Nie. <laughs> znaczy dojechało mnie, w pewne, dojechało mnie kiedyś, ale już unikam takich sytuacji, w których bym mnie strasznie, że, że schodzę taka nabuzowana, że muszę po prostu komuś... No to nie właśnie wiem. jak ty się ładujesz? Gdzie ty się tam, wiesz, no tą energią pozytywną e, doładowujesz? Y no, są takie kwestie, o których nie chciałabym tutaj mówić, <grym ale <grym <grym o Jezu, no to teraz powiem. Taka wyobraźnia moja po prostu też zaczęła nie, działać. Nie, no są takie, no, jest to też farmakologia, prawda? Umówmy się, no są jakieś takie rzeczy, okay. które też pomagają człowiekowi po prostu. No. Ale ćwiczenia? Ale co z oddechem? No nie, no ty ćwiczysz. Ja przecież ćwiczę, no, oglądam tak. cię na Instagramie. Ja ćwiczę, no, ćwiczę dla siebie, jakby, tak, żeby się czuć też super. No w ale to w też swoim endorfiny, ciele. wiesz. No endorfiny są wtedy, jak się już skończy trening i cieszysz się, że to się już skończyło, ta cała męczarnia. Ale co? Y, naprawdę, ja nie mam w sobie jakichś takich pokładów złości. Nie mam w sobie czegoś takiego. Mi po prostu chodzi o to, jak ty y, osiągasz swoją równowagę. To jakby ty nie jest się może wiesz, może to dla ciebie też jest fajne pytanie. Ja na przykład tak, ja na znalazła. przykład bardzo jestem czuję się zaniepokojona i czuję się bardzo taka niepewna, kiedy na przykład mam wokół siebie bałagan. Ponieważ wydaje mi się, że moje życie w ogóle jest jakoś tak na tyle właśnie czasami pokomplikowane, że przynajmniej w domu ja muszę po prostu mieć porządek. I są takie sytuacje, no, że przy dwójce dzieci czasami ciężko ten porządek, ja nie mówię o brudzie, tylko mm -hmm. ja mówię o bałaganie, że, że, że ciężko jest ten, ten porządek utrzymać. I to są takie sytuacje, które mnie strasznie frustrują. I wtedy właśnie to są takie sytuacje, w których ja proszę o pomoc. Mówię, słuchajcie, Maja, weź mi dziewczynki na dwie, trzy godziny, bo ja po prostu muszę posprzątać, bo inaczej... To się źle skończy. Ale A wiadomo, czyli nie masz pani do sprzątania, sama sprzątasz? Nie no, mam Tatianę, która mi pomaga, oczywiście. Okay. Tak, tak, no ale są sytuacje, że tatiany nie ma. No i wtedy nagle okazuje się, że czasem. Mu... Ja też myślę, że no. fajnie, że to wybrzmiewa. Bo jakby punktem wyjścia jest macoszyństwo, macocha, ojczym, ale dzisiaj fajnie, że Ty właśnie na przykład teraz powiedziałaś, że prosisz o pomoc. A tak? ja, w ogóle się o to, ja w ogóle się tego nie boję. W ogóle się nauczyłam w ogóle, że, to, że jakby proszenie o pomoc, to w ogóle jest żaden, żaden problem. Oczywiście, jeżeli wiem, że, że osoba, którą poproszę o pomoc, właściwie nigdy mi nie odmówi. I to też nie jest jakaś pomoc nie wiadomo jaka. No, po prostu też mamy córki w tym samym wieku i dziewczynki się przyjaźnią. Znaczy, wiem, że to jest super poświęcenie też ze strony Mai, ale wiem, że ona też na tą pomoc, ona na tą pomoc mi jest gotowa. Po prostu. I też no i jako przyjaciółka nie wiem. Może nie, że czuję się w obowiązku, bo absolutnie nie ma żadnych obowiązków, ale ona jakby nie ma z tym żadnego problemu, żeby mi pomóc. Ale oczywiście Maja to nie jest jedyna osoba, o którą ja proszę o pomoc, bo często też, na przykład, nie wiem, ostatnio miałam taką sytuację, że musiałam jechać z Legionowa do, na Powiśle i wiedziałam, że już się spóźnię i nie zdążę odebrać Helenki z przedszkola, więc zadzwoniłam do mamy yy, z przedszkola tam Oliwki i poprosiłam właśnie, czy mogłaby wziąć Helcie, no bo ja, ja się nie wyrobię. Hmm. Nie ma żadnego problemu w ogóle. Ja tak sobie pomyślałam, że dużo fajniej, milej by było, gdyby właśnie mamy czasami umiały poprosić chociażby macochy. Macochy, no. Wiecie, na takiej zasadzie, że słuchaj, czy mogłabyś, no bo dziecko zna przecież tą mm -hmm. kobietę, nie? Tak. Czy mogłabyś mi pomóc, zamiast tych negatywnych emocji, nie? No. Żeby były te pozytywne, że Żeby słuchaj... jaką taką wioskę tworzyć, nie? Tak. Taka tak. Taką przysłowiową, tą taką społeczność. A poza tym też mi się wydaje, że wtedy taki telefon do macochy, to też ym, tak mi się Jej dobrze robi, tej to no Wiesz, to dla naszego ego, no tak. mówię, naszego takiego macochowego, tak, tak, to by tak. było też mega genialne, no. wiesz, że to, to działa w obie strony. Tak, tak Też tak. mi się tak wydaje, no. Bo też, wiesz, wiadomo, że pomaganie e, też bardzo dużo robi temu, kto, 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 kto pomaga. Mm -hmm. To nie jest tylko dobre dla tego, kto no, prosi no, oczywiście o tą tak, pomoc, tak, nie? Tak, 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 no. Więc to jest też dobry taki tip. Tak, tak. W ogóle, mm. kurczę, ta kooperatywa mm. z, z macochą, no, na ile się da, nie? to jest trochę tak, że zawsze przepuszczamy jednak pewne rzeczy przez siebie. I wracając właśnie do tego postu, czy tam stories, które dałaś, yy, które było u Ciebie... Stories, na... stories, stories. stories, stories, Na -mother. Tak, to, yy, to mi się właśnie, to bardzo przez siebie to przepuściłam i naprawdę to <grym> było coś takiego, że sobie myślałam, kurde, ekstra. Naprawdę. No ale to dla mnie też było ekstra, że w ogóle, że, że są takie sytuacje, o których mogę napisać i, i które dają no, że, że, że właśnie że mogę opisać takie sytuacje, które są takie fajne. Tak, i zobacz, że dużo jest takich rzeczy na Instagramie, które no, różnie tam mm -hmm. z treściami bywa, nie? A właśnie takie treści, przemycanie takich treści, wiesz, właśnie w opowiadaniu o rodzinie jest absolutnie dla mnie niesamowitą lekcją. No tak, zwłaszcza, że pamiętajmy, bo my tak o tym mówimy i płynnie przechodzimy, tak. ale tam jest sytuacja, w której no. E Zosia nie ma bezpośredniej relacji a, z Grzegorzem czy z Kariną. No, jakby taki... Młodsza córka. Tak. Młodsza miała córka, córka. Mhm. Więc. E, wiesz co, mi Ale o, mają. To znaczy, jest, chodzi mi o tą no, taką biologię. biologiczną, tak. Tak, więc, no. więc to jest w ogóle wspaniałe, że właśnie. No ona jest tak. dla nich obca. No, teoretycznie, po tak, nie ale, ale tak. naprawdę to Grzesiu i Karina, naprawdę no. Ja na przykład, ja mam powiem tak szczerze, że ja na przykład kiedyś dostałam pod opiekę moją bratanicę. Wtedy jeszcze nie miałam swoich dzieci, dawno, dawno temu. I na przykład, no, kiedy przyszło przebrać mi ją, bo tam zrobiła kupę, no, miałam z tym duży problem i oddałam to w ręce mojej koleżanki, która już miała swoje dziecko, i ona to zrobiła po prostu, wiecie. Na, mhm. na, to, to nie jest tak, że ja miałam problem, jak to się robi, tylko po prostu ue, brzydziło mnie to w ogóle ue, okropne. A tutaj na przykład, no, jak oddaję Zosie do Grzegorza i do Kariny, no to oni to wszystko. Tam ogarniają. ją ogarniają, no, na no, jakie to się cała ubabrze, no tamte no wiadomo, zmienić pampersa, wszystko. No to ja naprawdę podziwiam, no to, jak ja ma, no to jak ja mogę złe słowo powiedzieć w ogóle i na Grzegorza, i na Karinę? No to byłabym jakaś normalna, gdybym ja tutaj szukała jakiejś wojny w ogóle. No. Uh -huh. A dopuszczasz taką myśl, że sama kiedyś będziesz w roli... Mm, Bardzo bym chciała. Macochy? Bardzo bym chciała, No. Bardzo bym chciała, bo ja już powiedziałam Helence, bo Helenka jeszcze liczy na rodzeństwo. Ja powiedziałam Helenka, no to to już sobie musisz tutaj ustalać z tatą i Skali. Ja bym bardzo chciała. Ja bym bardzo chciała. Po pierwsze, dlatego, że wydaje mi się, że im dzieci więcej w domu, tym jest po prostu weselej, bo sama jestem też nas była, nas była piątka. A poza tym też być może chciałabym się w jakiś sposób odwdzięczyć, nie wiem, no bo naprawdę robią kawał dobrej roboty i zawsze będę im za to bardzo wdzięczna. No, naprawdę. A to też y, trochę y, nie jest tak, że właśnie y, miałaś okazję być macochą, ale nie byłaś nią, bo byłaś mm -hmm. odseparowana od tego dziecka. Jak wtedy te relacje wyglądały, jeżeli możesz się podzielić? To jest tak, że relacja między kim? Między tobą a tym dzieckiem. No, nie Czy było wy w tej ogóle, nigdy nie, nie nie, nie. się nie spotkaliście. Znaczy nie, no, spot, spotkałyśmy się parę razy, ale na przykład y, ja przede wszystkim też nie byłam żadnym takim autorytetem, w sensie, że, że jakby moje zdanie się kompletnie nie liczyło. Ja, mm -hmm. ja nawet, szczerze mówiąc, ja nawet za bardzo nie wiem, jak ja byłam przedstawiana w oczach. Tego dziecka, to nie, nie, nie wiem, czy to była jakaś, nie wiem, koleżanką byłam, czy byłam jakąś, nie wiem, znajomą, czy byłam jakąś, chyba nawet, ja nie wiem, czy ja byłam dziewczyną. Więc, no to było, to bez, nie. A długo ta relacja trwała? Tak, 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 no to, to była długa relacja, no. Ale mówię, te relacje się nigdy nie, między mną a tym dzieckiem się nigdy nie pojawiła. I też wspomniałaś, że tak naprawdę ta relacja, brak relacji właściwie mm. między Tobą a dzieckiem wpłynął na, na ten związek. Tak. No bo wiecie to, i no, teraz to się ciekawe. mogę o tym powiedzieć, mm. powiedzieć bo. Mm. Y ja mam opiekę tydzień na tydzień, czyli tydzień Helenka jest u mnie, tydzień Helenka jest u Grzegorza. W tamtej sytuacji też tak było, yy, też był tydzień na tydzień. No i teraz tak, tydzień było fajnie, bo byłam sobie z chłopakiem, i ten, a mm -hmm. później był tydzień i ja byłam totalnie odsunięta. Ja Wymowana z życia. Byłam z życia mnie nie ma, i po tygodniu Aha. jakby okej, okay, wracamy yy, ten. Ale mieszkaliście ja, razem? Nie, 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 nie. I wiecie, i ja w pewnym momencie nawet złapałam się na tym, że ja przestałam to dziecko lubić. Mimo, mm -hmm. że ja nie miałam z nią żadnego kontaktu. I to mnie przeraziło, że ja po prostu nagle zaczęło mnie denerwować, że dlaczego no, i byłam taka Zazdrosna. Byłam zazdrosna, byłaś. Miałam 20 parę lat, więc ja byłam wtedy też młoda Jasne, i głupia. Ale... ale to było dla mnie bardzo ciężkie jako dla, no dla dziewczyny, dla kobiet naprawdę. No, Słuchaj, no. W tym momencie no. wypowiadasz się w roli tak. macochy. My takie rozmowy też miałyśmy, tak. więc no. bo ty tak. mówisz, że nie, nie byłaś w tej roli. Byłaś. Bo ta, ta rola właśnie była taka. taka tak. była. No właśnie, bo wiesz, ja tak, też no? się tutaj przyznawałam do tego, że ja też byłam zazdrosna. A to jest straszne, nie? To jest bardzo straszne uczucie winy. Okropne. Ja bardzo często o winy tutaj tak. mówię. No. No. I to później jeszcze taki wstyd za to, że właściwie mm -hmm. ty jesteś zazdrosna tak. i, i, no. i sama na siebie patrzysz i siebie też przestajesz lubić za to, że tak postępujesz. Mm -hmm. to dokładnie znaczy to postępujesz, miałam. no jesteś w jakiejś... Tak. Bo to są bardzo często emocje, które cię dotyczą, ale właściwie ty byś ich nie chciała, bo no. co ci to dziecko robi? Ty masz z poziomu głowy świadomość, że to dziecko nie jest winne, mm -hmm. ale czujesz co. I to jest bardzo trudne do ogarnięcia, no. więc. Trudne, trudne to było. No. no ja milion razy byłam zazdrosna. I milion no. razy się tutaj, znaczy nie milion, ale parę razy się tu przyznałam do tego, że e, wiesz, Marcin mi tłumaczył. Po co? To jest zupełnie inny rodzaj no. uczucia. Ale tak, tutaj, inny tutaj też bardzo miłości. ważna jest rola partnera. No tak? jeżeli. Ty byłaś, a tutaj, a tutaj było zupełnie inne. Tak. nikt tego nie tłumaczył w ogóle. Nie, 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 tutaj nie było żadnego tłumaczenia. No. Wiesz, co ty miałaś fajnie, bo przynajmniej co ty miałaś lepiej. Ja miałam gorzej. <laughs> <laughs> bo to wiesz, bo tobie przynajmniej ktoś wiesz, się no bo to i to jest branie odpowiedzialności nie? Tak. za sytuację, no, no tak naprawdę, tak, albo nam zależy na zbudowaniu tego, i, bo to nie jest łatwe, ale no, jak bierzesz odpowiedzialność jako dorosła osoba, na przykład partner, no to... Nie, no ta wtedy rola ojca, rola nie, no ojca komunikacja jest no. bardzo, bardzo no, ważna. Na no nie da się ukrywać, że no. jest kobieta w życiu, no. No nie da się. To nie było ukrywane. Ja, no to, Ty ja byłaś, nawet, ale byłaś odsuwana, było, żeby dziecko. Co? Ja pamiętam, że tak nawet, nie wiem, chciałam, jakieś tam, kupowałam jakieś rzeczy na dzień dziecka coś takiego. To wszystko było po prostu nie, to wszystko było wywalane, nie można było w ogóle nic do domu przynosić tam, do, do, do mamy. No, tylko to była też zupełnie inna sytuacja, wiadomo. No, teraz, w sumie, z perspektywy czasu wiem, że ona po prostu mogła mnie nienawidzieć, ale, ale to mi tylko dało po prostu taką siłę do tego, że, że, że w ogóle pomyślałam sobie, że jak kiedykolwiek będę miała dziecko, a później, właśnie jak się rozstałam z tatą Heleny, to wiedziałam, że ja nigdy bym nie chciała być, yy, nigdy bym nie, nie chciała nastawiać dziecka przeciwko, w ogóle przeciwko. Komukolwiek, a już mm. przede wszystkim przeciwko kobiecie taty. Nie? Mhm. Mhm. Ale zobacz, bo to jest, bo ja wiem, o jakim związku mówisz, i, i to jest tak, że tam ty byłaś obwiniana za rozpad tego mhm. związku. E, chociaż ja zawsze uważam, że wina leży po obu stronach i że ktoś podejmuje też taką decyzję, tak że to nie, nie tylko wiesz... też mężczyzn że... do odpowiedzialności tak, za różne decyzję. Tak, tak. Że wchodzisz i, i co, I, i mówisz, teraz będziesz moim facetem, a on y, tak będę twoim facetem. Nie, no wiadomo, że to tak nie działa. Nie? Jezu, tak będę to tak, tak, nie. Tak, nie tak to zrobię, ale pójdę. Tak, ale jakimś trafem zawsze obrywa się mm. najbardziej tak, dziewczynie, ja, nie? E, więc też fajnie, że podkreśliłaś tą rolę taką przy rozstaniu, że wy z Grzegorzem nie było żadnej, żadnych mm. tutaj też złych emocji, no nie prawda, I przy myślę, rozstaniu. myślę, to bardzo duże ułatwienie. Tak, tak. No, ale naprawdę też to, co powiedziałam później, że wydaje mi się, że, że trzeba bardzo rozgraniczyć to, jako, jakie błędy popełniliśmy jako partnerzy. tak. A to, jak, że jakby, żeby dać szansę partnerowi czy partnerce na bycie rodzicem, takim pełnoprawnym. Bo się, my też często mówimy samotna mama, samotna mama, a nie mówimy samotny tata. Tak. Wiesz, Samotny tata. Ja, ja nie wiem, czy mężczyzna, który ma kobietę, jest dalej. No wydaje mi się, że jakby samotnym rodzicem jest się. Cały no, czas. No, to w ogóle jest bardzo ciekawy też wątek. Tak, no, tak, no bo no to jest znowu o roli macochy, nie? Mm -hmm. Na ile ona może być um, jakąś taką pełnoprawną rolą opiekuńczą i partnerską mm -hmm. dla niego? Wiecie, jak ja miałam ostatnio przemyślenia, że z jednej strony y, ty powiedziałaś, że my mamy gorzej mm -hmm. y, w takich relacjach jako macochy, ale z drugiej strony wobec nas są dużo mniejsze oczekiwania, Olga. I też nie wiem dlaczego tak. czasami, mm -hmm. bo zobacz, ja ci dam przykład. Mm -hmm. Wyjeżdżałam teraz na zdjęcia na Ukrainę mm -hmm. i gdybym była mamą i jechała do kraju, w którym jest wojna, mm -hmm. to bym usłyszała, jene, dlaczego ty to robisz, przecież masz dziecko, nie myślisz jak o tym dziecku, robić? jak mm -hmm. możesz to robić, mm -hmm. wiesz. I, I często, no akurat jeżdżę z Martyną Wojciechowską na zdjęcia i ona często to słyszy. No tak, Wiesz, jest matką. oceniana, bo no jest tak. matką, no, 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 no. ale zobacz, nikt nie bierze pod uwagę tego, że ja jestem macochą, ale mieszkam z synem mojego partnera, mm. więc on widzi, on uczestniczy też w moim życiu tak. bardzo i w tym czasie akurat miał egzaminy usmoklasistę. Okej, okay, on to przeżywał, że ciebie nie ma, ma. Nie, ja zabroniłam Marcinowi mówić i podbijać A, to, gdzie okay. ja jadę, żeby absolutnie on nie poczuł się zagrożony, mm. ale nikt mnie nie ocenił mm. źle. Mm że ja podjęłam taką decyzję, że jadę. Więc hmm. oczekiwania wobec mnie jako macochy są mniejsze. No, ale to też dlatego, że, że, że właśnie macochy są traktowane po macoszemu. Ja na przykład uważam, że na przykład w przedszkolach, czy w ogóle, że powinno być, jest święto mamy, święto taty, święto... Hmm. Jest, słuchaj, w ogóle gdzie macochy. 2 gdzie? czerwca. Kalendarzu na razie, no, ale ja może wiem, będzie, będzie chodzi o to, że wiesz, jak są tak? ogóle, Albo podziękowania, że tak. tak, być może, gdyby dać właśnie, y że wtedy w ten sposób budowałoby się taką pełnoprawność, tak. wiecie, I taką świadomość, taką tak świadomość. Tak, w ludziach. No. Wydaje mi się, że jesteśmy na tej drodze, żeby to oswajać, też trochę ten To, pod, jest, to jest bardzo skomaga. trudne też pod względem formalnym, bo ja na przykład no. wiesz, jak y idę do lekarza to ja jestem nikim. Ja nie mogę pójść z synem Marcina do lekarza. Ale jest lekarza. Tak faktycznie, że, że, nie możesz, nie, że nie możesz... Tak, żeby... miałam taką sytuację, słuchaj, byliśmy sami, mhm. rozbił sobie głowę, pojechaliśmy do Luxmedu no. i musiałam bardzo mocno tam dyskutować... Aby żeby, żeby oni w ogóle chcieli go przyjąć. Ja mówię no słuchajcie, bez jaj. No ale ja poczekaj, przy... no tak, macie inne nazwiska, tak? Totalnie. No ale to często jest też tak, że dzieci, że dzieci mają inne nazwisko niż mama. No bo tak. dzieci mają nazwisko po ojcu, a mama ma Tak, te. ale wiesz, ja nie no skłamałam, ale to... powiedziałam prawdę, bo oczywiście mogłam, nie wiem, udać, no tak? No to w takich sytuacjach się kłamie, Haniu, na przyszłość <śmiech> coś <śmiech> się tak po prostu raz, żeby sobie po prostu ułatwić, no. no ale wiesz, nie miałam, ale, żadnego... zobacz, ale właśnie to jest też dlaczego tak, 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 mamy kłamać, kurde, nie? Nie? Ale wiesz, a to a to jest taka sama sytuacja, jak masz partnera po prostu i też teoretycznie nie możesz tak, uzyskać żadnych tak. informacji medycznych, tak. no bo nie jesteś żoną, prawda? Tak. No, no tak. to wiadomo. Tak. Ale wydaje mi się, że, że to już jakby. To już święca środki, nie? Tak. Ale i w ogóle żyjemy w Warszawie, tak. Więc to też jest trochę inaczej niż właśnie, tak. w mniejszy, że oni tam naprawdę tak. mają gorzej, nie? że u nas to się jeszcze tak wszystko mm, da, no, da się dogadać, no. Słuchajcie, będziemy powoli kończyć, bo zaokrągla się godzina. Ja po prostu nie wiem, którą bajkę Helenę <śledzisz> Ona ci się jest szczęśliwa wytnie. na pewno, słuchaj. Ja mojej dziecko ogląda bajki, jeśli jest słodycze, to mówię to. <śledzisz> Musimy w pełni jakoś świadomie. pozytywnie zakończyć nie lekarzem i rozbitą głową i brakiem go z niemi. to <śledzisz> um, Co proponujecie? No, Olga, po prostu musisz wjechać z jakąś anegdotą. <śledzisz> z anegdotą? Nie, ale nie wiem, czy to jest. Pamiętam, że właśnie przy okazji jakiegoś dnia dziecka, czy dnia ma. Czy, a chyba to był dzień dziecka rok temu albo dwa lata temu w przedszkolu. Dzieci tam miały występ, oczywiście Helenka była na scenie. No i później pani dyrektor powiedziała: to Teraz zapraszamy rodziców do wspólnego tańca. No i wiadomo, że tam wszyscy w kółeczku. No i ja mówię, Karina. Zapraszam serdecznie. No i my tak we czwórkę, nie? I, I co. No tak się trochę dziwnie na nas patrzyli, ale pamiętajmy też o tym, że teraz te patchworki to jest coraz bardziej popularne tak. i nie jesteśmy już teraz jakimś w ogóle wy, wy, wyjątkiem, mhm. tylko coraz częściej jednak te, te, te rodziny w ten sposób funkcjonują. No ja nie mówię, że to jest super, bo fajnie, jak jest mama i tata i tak dalej, ale to już jest, zaczyna być coraz bardziej popularne i to już tak ludzie nie patrzą na to z, jakiego, nie wiem, z podełba, nie? Tak, tak. Bardzo tak. mi pasuje ta anegdota. Mnie również. Bo ja chciałam <laughs> no, powiedzieć, że w takim razie żeby mamy nas po prostu zapraszały. Tak, też ja uważam, czasami. Tak, do no. tego, wiecie, do współpracy, do pomagania e, i właśnie do tych patchworków. Spróbujmy, żebyśmy, nie? Tak, I spróbujmy. Tak, ja też zachęcam do tego mamy i przede wszystkim, żeby, żeby mamy pamiętały, że są jedne. Je, mam, matkę Absolutnie. ma się tylko jedną i że macocha, czy nie wiem. No, nie chcemy ukraść dziecka. Nie chcą ukraść dziecka i są <laughs> dla niego tak samo dobrze jak my. No. Że każdy chce dla, dla dziecka jak najlepiej. I również macocha. Też tego chcę. Super, no. dziękujemy bardzo. Olga, dzięki. Ja dziękuję bardzo.